Hej kochani, przychodzę do was taka nieidealna, rozczochrana, na niezbyt ciekawym tle, pod wpływem impulsu, po sylwestrowym filmie, którym i z przekazie, który miałam tam do was, dostałam mnóstwo od was wiadomości na temat tego, jak to właśnie tak naprawdę w realu wygląda, jak wygląda ta obłuda internetowa, też nawet nie internetowa, bo już w nasze codziennie życie, przez to co nam serwują social media, przez to co nam serwuje wiele przepięknych, ubarwnionych, cudownych, przeszczęśliwych kanałów, doprowadza do tego, że to kłamstwo, to wszystko przekłada się na nasze życie, na nasze codzienne, szare życie. I tak jak napisałam jednej widzce pod filmem, ludzie nie umieją przyjmować, tego akurat nie napisałam, ale ludzie nie umieją przyjmować do siebie krytyki. Ja też! Każdy z nas, nie lubimy być krytykowani, nie lubimy jak nam się wytyka jakieś błędy. Często nie odróżniamy tej konstruktywnej krytyki od hejtu, bo odróżniamy ją dopóki ona nas nie dotyczy. Ale ja tam uważam, że każda krytyka, poza tym jak ktoś już zaczyna mnie obrażać, po tym jak wchodzi już na to, jaką jestem matką, co robię źle wobec swojej dzieci, to tego już akurat nie akceptuję, bo to są takie sfery życia, że niech każdy sobie robi coś po swojemu. Może mnie ktoś skrytykować na przykład za tą wypowiedź, że nie do końca się z nią zgadza i tak dalej, ale nie próbujmy wytykać błędów komuś, a adekwatnie do wychowania jego dzieci i tak dalej. Nie wchodźmy tak głęboko, bo nie mamy predyspozycji do tego, aby komuś mówić, że źle robisz z tym dzieckiem, po co je tak sadzasz, nie patrzysz na to, że dziecko siedzi w V i tak dalej po ułamku sekund. To akurat mi teraz przyszło, nigdzie nie widziałam takich komentarzy, takiego wątku, to po prostu mi przyszło tak samej do siebie, bo akurat patrzyłam na Luśkę, że ma nogę jedną właśnie do tyłu, bo tak mi siada. Nie krytykujmy, bo nic nie wiemy o tych osobach, ale także wypowiadajmy się na dane tematy, ale nie krytykujmy czyjegoś stylu życia, tego, że jest rozczochrany. Ja jak czytam komentarze kogoś w stylu, jeżeli już decydujesz się na publikowanie swojego wizerunku w internecie, nastawiasz się na to, że będą cię oglądać tysiące ludzi, setki ludzi, to... Luśka mi chce zabrać aparat. To weź się uczesz, weź się pomaluj. Do jasnej cholery walczymy tu z tą obłudą. Czy nie wiem, czy ja, żeby powiedzieć to teraz do was, powinnam sztucznie polecieć przed lusterko, nałożyć sobie tapetę na wysuszoną skórę, żeby to zrobić szybko, bo mam pod opieką dwójkę dzieci, spiąć sobie koczek albo jeszcze może wyprostować włosy? Nie, nie zrobię tego, bo nie jestem insta idealnym życiem, jestem życiem realnym, jestem realnym człowiekiem i chcąc teraz to do was powiedzieć, wyglądam tak jak wyglądam. Mam w domu dziecko z ospą, mam w domu drugie dziecko z katarem i nie mam ochoty wyglądać jak instagramowa lalka Barbie albo insta super ekstra matka YouTube'owa, matka idealna, która wstaje rano, maluje się i tak dalej. Nie, bo nie mam na to ochoty, bo mnie szlak trafia już, że siedzę w domu i nie mogę nigdzie wyjść, bo mojego męża nie ma, a moje dzieci są chore. Taka jest prawda. Taka jest prawda o tym całym YouTube'owym życiu. I ja nie będę się tutaj płucować, dlatego nie wierzmy tak wszystko, bo cały ten Instagram, że wiecie, że nie wiem, widzimy 18-letnią matkę, trójki, czwórki dzieci, tu przesadziłam już, ale wiecie, coś w tym stylu, która zawsze na YouTubie jest uśmiechnięta, zadowolona i tak dalej. Jak widzę coś takiego, to ciśnie mi się na usta tylko jedna rzecz: pieprzenie, bredzenie. Ja jako matka, która świadomie została matką w wieku już uważam normalnym do tego, żeby zostać matką, bo miałam 26 lat, która świadomie wyszła za mąż, świadomie zaszła w ciążę,
sama mam czasami dość i mam ochotę to wszystko zostawić, zamknąć za sobą drzwi, uciec, zamknąć się gdzieś i mam dość swoich dzieci czasami. Tak, mówię to w internecie i zaraz posypie się fala komentarzy. Jak możesz pisać, że masz dość swoich dzieci? Są takie momenty, że najchętniej zostałbyś sam i uciekłbyś od tego wszystkiego. W życiu bym moich dzieci nie oddała, w życiu bym nie zamieniła tego życia, które mam, czyli że mam dwójkę tych cudownych szkrabów, ale mam prawo być czasami zmęczona. I nie kreujmy, osoby podatne na takie bzdury, że ktoś potrafi żyć idealnie, że jest taki zorganizowany, że wstaje rano, ma promienną cerę, staje przed lusterkiem, robi sobie peeling, oczyszczanie, pieprzenie za przeproszeniem. Ile razy robię raz w miesiącu taką pielęgnację? Wstaję rano, myję twarz tonikiem czy nie wiem, jakimś żelem do mycia twarzy, nakładam sobie zwykły makijaż. Może ktoś ma na to czas? Ja nie mam, bo za chwilę Laura jęczy, bo Antosia trzeba zawieźć do przedszkola, a poza tym po co mi taka insta pielęgnacja, jak za chwilę będę stała pół dnia przy żelazku, bo mam hałdy prania i nie mam gdzie przejść. No taka jest prawda i nie popadajmy w taką obłudę, nie wierzcie wszystko to, co widzicie, że te mamuśki są takie wyciućkane, wymalowane i tak dalej, bo tak nie jest. Nie jedna z nich leci szybko do łazienki, staje przed lusterkiem i szybko się maluje, żeby móc odezwać się do tego aparatu, żeby móc pokazać wam swoją twarz. Bo tego, jak wygląda naprawdę, się wstydzi? Nie wiem. O, pudliszki w pokoju dziecięcym. Po wczorajszych tostach, no, nie schowałam, no, co zrobić? Ludzie złoci, no nie popadajmy w taki obłęd i nie wierzmy wszystko to, co serwują wam youtuberzy, co serwuje wam ten wykreowany taki świat, żeby być super, że jestem super zorganizowana, super mamą. Młode matki, które spodziewają się dzieci, potem wyobrażają sobie, jak to jest cudownie, że moje dzieciątko będzie spało w swoim łóżeczku pod pięknym baldachimem, w swoim kokoniku za kurde 500-600 zł, że będę jeździć sobie z nim na spacerki i tak dalej. A później stykają się z tą prawdą i mają ochotę zamknąć się w sobie, siedzą rozczochrane z laktatorem przy piersi, nie mogąc patrzeć na siebie w lusterku, bo wmówiły sobie, jak to będzie wszystko wyglądać idealnie. Niestety, macierzyństwo nigdy nie było i nie będzie idealne. Macierzyństwo jest czymś pięknym, ale po prostu wymoczonym, aż nasiąkniętym potem, trudem i często brakiem siły, snu i tak dalej. Ale i tak, no właśnie to jest taki paradoks tego wszystkiego, że mimo wszystko to, że kobiety kochają być matkami, bo kobiety są silne, kobiety mogą znieść bardzo dużo i że zapominamy szybko o tym potwornym bólu, jakim był poród, gdy widzimy swoje dziecko. Bo to jest największe dla nas szczęście. A potem wchodzi ząbkowanie i w ogóle, i nie wiem, zielona kupa, biała kupa, wodnista kupa. Dlaczego moje dziecko ma taki katar? Moje dziecko ma 40 stopni gorączki i każda z nas panikuje w pewien sposób, pierwszy raz z tym się spotykając. Tak samo bardzo dużo młodych ludzi jest w internecie i nikt nie zdaje sobie z tego sprawy, że taki umysł słabszy, tak jak taka osobowość, która będzie słabsza, poddatna na taki, na to wszystko, uwierzy w to wszystko, że przecież tak wygląda moje idealne życie, mam takie piękne włosy, jestem taka perfekcyjna, doprowadzi samego siebie, mając niską samoocenę, do destrukcji i załamie się. Stwierdzi, że jest beznadziejny, że ktoś daje radę, on nie daje rady. Jaki jestem beznadziejny, ja nie daję rady, jak ja mam z tym wszystkim żyć? Jak powiedzcie mi jak ona jest taka idealna, wymalowana, ona ma idealne brwi, ona ma idealnie wymalowane konturówką usta. A ja tego nie mam. Dlaczego ja tego wszystkiego nie mam? Dlaczego ja nie mam torebki od Diora, a ktoś ma? Bo jesteś biedakiem? Tak jak mi ktoś ostatnio napisał, że jestem biedaczka, kupuję na wyprzedażach. O, no nie, no ła. Ale ktoś ma gówno w mózgu, naprawdę.
No, ale kupuję na wyprzedażach, to prawda, i to bardzo często. Jestem królową wyprzedaży. Bardzo dużo rzeczy, czy czwarte szafy mam z wyprzedaży i wcale się tego nie wstydzę i uważam, że wyrzucanie pieniędzy w materializm, takim jaki są ciuchy, skoro ja muszę, mam kupić koszulkę dla metki? Serio? Będąc przeciętną Polką, gdzie mąż zarabia, haruje na morzu i byłoby mnie na to stać, żeby wziąć, wejść na Zalando, kupić sobie koszulkę. Byłoby mnie na to stać, jakbym poprosiła ładnie męża, ale tego nie robię, bo bym była pozerem, pozerem, który się nosi. Dla mnie niech takie rzeczy nosi kto chce, nawet ten, co go nie stać i po prostu woli. Ale ja wolę coś kupić, nie wiem, swoim dzieciom. Wolę to przeoszczędzić i wykupić sobie patelnię na Netflixie, którego jakoś nie mogę ogarnąć do tej pory. Zbierać na klamki do domu. No, jestem biedaczką. Jestem biedaczką. Ej! Jaką obłudą jest, jak ktoś pisze jakiejś matce, że nie pracuje. Mąż haruje, a ona siedzi w domu. O, z dwójką albo z jednym dzieckiem siedzi w domu. Nie! Lepiej oddać dziecko w wieku 3, 4, 5 miesięcy do żłobka, niż idzie. Oddać go od razu w paszczę systemu. Niech go obcy wychowują. W dupie mam coś takiego. Chcę, urodziłam to dziecko i chcę patrzeć, jak ono stawia swoje pierwsze kroki, jak ono się rozwija. Mój mąż... jego syn ma ospę. Nigdy nie będzie miał ospy. A on jest na morzu. Jego córka zrobiła pierwsze kroki w sensie raczkowania i tego nie widział. I płaci za to dużą cenę, a ja to widzę. A będąc w pracy, też bym pewnie mnie to ominęło. Ominąłby mnie ten moment, gdy na vlogu, kręcąc vloga, zobaczyłam, że przebił jej się pierwszy ząbek. I zrozumi tą magię tego wszystkiego. Takiej pierdoły, jakim jest wyjście pierwszego ząbka, tylko prawdziwa matka. Więc takie komentarze, ja nie dostałam nigdy takiego komentarza, ale pod wieloma mamowymi, większymi kanałami czytałam takie obłudne komentarze i pisały to chyba jakieś puste larwy, które nie mają swojego życia, nie mają swoich rodzin, albo są nieszczęśliwe, bo nie mogą tych rodzin mieć, nie mogą mieć tych dzieci, albo po prostu są takimi rekinami biznesu, że wybierają karierę zanim czegoś, co mamy najcenniejsze w życiu, czyli chyba nie ma dla kobiety bliższej osoby niż tam mąż czy dziecko. Nie ma. Taki bobas zasłania cały świat. Choć czasami mamy ochotę rzucić mu tam klocki i nie wiem, odpalić sobie serial na Netflixie. Chętnie bym to zrobiła, bo oglądam Pachnidło. Ale tego nie robię. Bo ona jest najważniejsza i ten mały brzdąc, którego za chwilę wyniosę z fotelem z salonu, bo mamo, psi patrol. No, ale dogląda ten psi patrol i tak. Także, kochani, nie wierzmy w tą obłudę, walczymy z nią. No, tak wygląda matka Polka. Tak wygląda matka Polka w niedzielę. Ty, nie jedz kabla! Gdy nie ma teraz męża i to, gdybym miała teraz jechać, nie wiem, na przykład do babci, mojego męża, z moimi dziećmi, myślicie, żebym się pucowała? Ubrałabym czapkę, zaczesała w losa i wyszła. Chociaż często jak wychodzę, to nie chodzi o to też, żeby bądźmy full naturalne i to. Nie, bo to, jak ja dzisiaj wyglądam, to po dłuższym czasie doprowadziłoby was już w ogóle do zaniedbania i autodestrukcji i pomyślelibyście sobie, nie dość, że tu siano, tu jestem już normalnie ograniczona, bo nic, tylko pieluchy dzieci, to jeszcze ten wizual. Jakbym ściągła ten, to już widzę słowa mojego męża. Co tu robisz, chłopczyku? Ale widzicie, tkwi przy takim pasztecie. No. I takie jest życie. Nie jesteśmy idealne. No niestety, kobiety są tak skonstruowane, że muszą się malować, żeby być pięknymi. Żeby się prezentować, żeby ktoś zawiesił na nas oko. A są i takie, co nie muszą. Szczęściary. Chociaż nawet najpiękniejsza w makijażu wygląda lepiej niż bez. No. I czasami nawet nie wiemy, co sobie na te twarze nakładamy, ale
trzeba się czasami odchamić, trzeba czasami walnąć sobie tapetę, walnąć sobie fryzę, iść do fryzjera, pojechać do jacuzzi, spędzić czas z koleżankami, iść do kina, odchamić się, zostawić dzieci z dziadkami, nie myśleć o dzieciach. To nie jest zbrodnia, że wyjedziesz na weekend z mężem, że wyjdziesz na cały dzień, całą noc z koleżankami, nawet będąc karmiącą matką i wypijesz dwa drinki i dasz dziecku, nie wiem, zamrożone swoje mleko, odciągnięte wcześniej mleko albo modyfikowane, jeżeli dziecko jest mieszane. To nie jest zbrodnia, bo jesteś człowiekiem i musisz myśleć też o sobie. I uwierzcie mi, te wszystkie YouTube'owe instamatki, które wyglądają dla was jak ideały, takie zorganizowane, niczym się nie różnią od was, poza tym, że albo mają więcej pieniędzy, albo może mają mniej pieniędzy, poza tym, że są zasypywane czasami jakimiś gadżetami, jeżeli mają duże kanały. Niektóre wam szczerze coś prezentują, bo to sprawdziły. Niektóre to robią, bo im ktoś zapłacił. U mnie tego nie zobaczycie. Ja nie będę przyjmować nic, co będzie dla mnie gówniane, co uznam za gówniane. Tak naprawdę mogłabym wam tu zaraz reklamować Laktator, ale po co, jak ja nie używam, nie potrzebuję i mam wziąć ten Laktator, bo mi ktoś za niego da mi go i lub za niego mi zapłaci, ale mi to jest niepotrzebne, więc po co ja mam to robić? Bo dużo właśnie matek, instamatek robi to po to, kreuje się na takie super, żeby się sprzedać. Nie dajmy się sprzedać. To znaczy, nie ma nic złego w reklamowaniu, bo u mnie też będą się pojawiać reklamy, tylko szanujmy się. Nie wpierajmy ludziom gówna. Sprawdźmy produkt, zanim go przedstawimy, zanim go zareklamujemy. Bo ja nie mówię, YouTube to też praca. Dla mnie, no sorry, nie utrzymałabym się na razie z YouTube'a, mam za mały kanał i na waciki tam co 2-3 miesiące, może coś tam wpadnie, ale jakbym miała z tego wyżyć, to nie wiem, czy ja miałabym jeść, czy moje dzieci, któreś z moich dzieci, bo nawet by na jedzenie nie starczyło. No. I często właśnie piszecie do mnie, że może jak założyłam kanał, jak to, ile się na tym kanale, jeżeli chcecie wziąć się za YouTube'a, żeby na tym zarobić, to odradzam, bo się załamiecie. Duże kanały zarabiają, owszem, i może się na tym da utrzymać, jak się ma 200-300 tysięcy followersów, 100 tysięcy może, 60 tysięcy. Przy 11 tysiącach, 12, tak jak ja, nie sądzę. Nie, dodatek jakaś tam, wiecie, kieszonkowe, coś wpadnie, ale tak co 2 miesiące. Dobra, kochani, nie przedłużam. Tak mnie naszło, wyszłam do was z taką inicjatywą, że nie wierzcie w brednie, bo internet, 3/4 internetu to obłuda. Nawet oglądając tak wspaniały, kolorowy, bajkowy kanał, jakim jest Chatwins, gdzie jest cudowna, piękna, śliczna mama trójki niedawno urodzonych trojaczków i jeszcze jednej dziewczynki, i oni są tacy amerykańscy, tacy kolorowi, tacy wspaniali, to u nich to też tak nie wygląda na co dzień, ale oglądam ich, bo jest to urocze. No dobra, kochani, życie nigdy nie było kolorowe i gdyby było kolorowe, byłoby nudne, byłoby takie utopijne. Widzicie, początki ludzkości podobno były w raju, ale ludzie są żądni wrażeń od zarania i olali raj, poszli w tango. Jedni w to wierzą, drugie nie, ale takie bardziej literackie, takie nieosiągalne umysłem, bo tak naprawdę nie wiemy, co, jak Inkowie zbudowali swoje te piramidy, te swoje świątynie, jak on wyniósł 15-tonowy głaz tam na samą górę, a co dopiero jak powstała ludzkość. I kto był pierwszy? Mama czy dziecko? No nie. Mama czy dziecko? O, nie pościele na łóżko, Antosia. Przy niedzieli. Ale pamiętajcie, aby dzień święty świecić. Więc nie będę ścielić. Dzień lenia. Dzień szoguna.
jak kto woli. Mam katar, nie czuję się najlepiej. Moje dzieci też nie. Luśka pewnie będzie miała ospę. Tata, pozdrów tata. Tata. Dzisiaj Ando się bawił z Laurką w mamę i w tatę. Kończę, miało być 10 minut, jest 20. Do usłyszenia w następnym vlogu. Subskrybujcie, kciuk do góry i żegna was. Nieidealna. Nie Insta. A właśnie, na Instagram już teraz followować, bo was tam mało i nie ma motywacji. A i obiecałam jednej widzce, że biorę się za Facebooka. Kiedy? Nie wiem. Konto na Instagramie, drugie z ubrankami dla dzieci, choć nic, żadnych perełek tam nie znajdziecie, bo ja shopping queen jakąś Zara i te sprawy to nie jestem. Wiecie dobrze, że no, nie mam czasu się pomalować, więc nie mam czasu siedzieć i szukać fajnych perełek z Zary i tak dalej na... i szaleć na wyprzedażach i nawet nie na wyprzedażach przepieprzać połowy pensji mojego męża na super ekstra modne ciuszki dla mojej córki, która i tak chyba wygląda dobrze, no nie? No, także, ale coś tam może upolujecie, także kochani, trzymajcie się cieplutko, subskrybujcie i na Instagram was zapraszam, bo was tam jest zdecydowanie za mało. Kciuk do góry, do usłyszenia w następnym vlogu.